Społeczeństwo nie może jednak fundować słodkiego życia nietrwałym, jałowym związkom osób, z których społeczeństwo nie ma żadnego pożytku. To, jak ludzie mówią o homoseksualności w mediach, bardzo wpływa na to, jak później ludzie piszą maile, prosząc o pomoc psychologiczną, czy też szukając odpowiedzi na jakieś podstawowe pytania na temat tego, czym homoseksualność jest albo czym nie jest. Wypowiedzi polityków przekładają się wprost na to, jakie są później odbiory osób homoseksualnych w społeczeństwie. Piszą z płaczem, z autentyczną rozpaczą i z taką myślą, że rzeczywiście są jałowe, że są bezproduktywne i po co w ogóle być na tym świecie. Tylko to może być ruch, który mówi Polska cała, tylko biała, który mówi chłopak, dziewczyna, normalna rodzina i sprowadza się tylko do tego, że krzyczy. Ale to, że ktoś krzyczy, i krzyczy to ruch, który jest duży, silny, a z czasem krzyczy to pan, który występuje w telewizji. Nie czerwona, nie tęczowa, Polska zawsze narodowa. Fakt, że w mainstreamie będzie miejsce na taki głos, sprawia, że gdzieś ktoś tam czuje się zupełnie bezpieczny, jak kopie drugiego człowieka za to, że jest po prostu gejem, za to, że jest i ma inny kolor skóry. Po jakichś 20 sekundach przepychanki dowrócili Stasia na podłogę, zaczęli kopać nogami. Został skopany dość mocno. Też próbowali ukraść mu torbę. Ale było to dość nieprzyjemne przeżycie. Nawet skończyło się nocą w policji. Zaatakowali nas chyba dlatego, że szliśmy za rękę, bo pierwsze co usłyszeliśmy to jebane pedały. Uważaj, jesteś na celowników faszystów, radzę uważać i nie szarżować za bardzo, załatw sobie ochronę, najlepiej z policji. Uważajcie, bo może ktoś wam bombę podrzucić. W przeciągu ostatnich kilku miesięcy zdarza się tak, że dostajemy po 2-3 maile tygodniowo. Czujemy się realnie zagrożeni, zwłaszcza po tym, co się działo na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy w siedzibie Lambdy bądź UFE. Przez tyle lat, ile działamy, czyli 16 lat, te ataki zdarzyły się w ciągu ostatnich 2 lat. W zeszłym roku, w 2012 roku, po marszu 11 listopada, znowu zdarzyło się to samo, z tym, że wybito nam 3 szyby. To znaczy, na pewno jest to związane z tęczową flagą, bo jest to łatwy cel ataku i to nie ma żadnych wątpliwości. Zdarzyło się to drugi raz i to nie jest rzecz przypadkowa. To na pewno my to zgłaszaliśmy na policję. Policjant przyjmujący to zgłoszenie wykazał się postawą homofobiczną. Powiedział, że ta flaga jest zupełnie niepotrzebna, że my się afiszujemy w związku z tym. Niejako spotka nas kara z tego powodu. Tak to odebraliśmy. Szczególnie ostatnia brunatna księga pokazuje olbrzymi wzrost tych incydentów i także zmianę charakteru tych incydentów. To znaczy obserwujemy ponad 30% wzrost na przestrzeni ostatnich 2 lat względem poprzednich 2 lat. No i co bardzo istotne, zmienia się także charakter tych incydentów. Jeszcze kilka lat temu odnotowywaliśmy więcej incydentów typu publikacje prasowe, wystąpienia medialne. Teraz to jest więcej incydentów takich jak przemoc na ulicy, przemoc podczas meczów piłkarskich, wydarzeń sportowych, manifestacje, no i przede wszystkim też bardzo mocna mowa nienawiści. Główną funkcją tej przemocy jest to, żeby powiedzieć tej osobie, na którą się na przykład napada, że dla ciebie nie ma tutaj miejsca. My nie akceptujemy takiego stanu rzeczy, że ty jesteś wśród nas. Ale też to jest przesłanie do społeczeństwa. To znaczy mówimy jasno, że nie chcemy mieć w naszej społeczności, w naszym mieście, w naszej wiosce osób, które właśnie takie są. Jest kilka takich większych plam czerwonej farby.
ktoś włożył niepasujący do tego zamka klucz i złamał go. Istnieje w tej chwili coraz większe przyzwolenie społeczne i to jest właśnie niepokojące. Ach, młodzi sobie potańczyli, pośpiewali, pobawili się. No, to u mnie już nie tylko tańczyli i śpiewali, tylko również dokonali ataku. Czy nie ma takiego wyczulenia, to, że to już jest przekroczenie granicy? Czy że napis na murze Kalisz bez Żydów już jest przekroczeniem granicy? To jest antysemickie działanie i wszyscy też pamiętamy, jak się ono kończyło. Co ciekawe, taki sam napis wisiał w Kaliszu pod koniec lat 30. Wiemy, jak to, jak był koniec tej historii. Ale z drugiej strony to też jest taki sygnał do społeczeństwa, do ludzi, że jeżeli w przestrzeni publicznej ja słyszę, że można się wypowiadać w sposób pogardliwy, wrogi i wręcz taki nasączony agresją w stosunku do jakiejś grupy mniejszościowej, to dlaczego ja nie mogę tego robić? Piramida nienawiści Gordona Allporta. Schemat ma pokazywać potencjalny rozwój wypadków w sytuacji zignorowania pierwszych symptomów, jakimi są ksenofobiczne komentarze. Po nich może nastąpić ostracyzm, dyskryminacja, ataki fizyczne, a na końcu eksterminacja. Natomiast to przyzwolenie widzimy na przykład na uniwersytecie, na przykład wśród władz miasta. Ostatnio we Wrocławiu został odwołany pokaz filmowy w BWA, ponieważ dyrektor tego ośrodka otrzymywał maile od Młodzieży Wszechpolskiej takie zastraszające właśnie, że jeżeli wy zrobicie ten pokaz filmu, to my tam wpadniemy i zrobimy zadymę. No i pokaz się nie odbył. A chciałem was powitać tak, jak na to zasługujecie, bo jesteście najwierniejsi z wiernych, synowie i córki wielkiego, wolnego narodu. Jesteśmy tutaj, bo jesteśmy właśnie wolni, bo jesteśmy dziećmi wielkiego narodu. No, próbowali także znaleźć swoje miejsce w jakimś ruchu politycznym, w partii politycznej. Bez wątpienia także jest to bardzo niebezpieczne zjawisko, którego nie można ignorować. Trudno jest bardzo przewidzieć, w którym kierunku to pójdzie. Gdzie chcemy zbudować siłę, tą siłę, którą wszyscy lewaki, liberałowie, pedały, które się boją. Jak zobaczymy z takiego meta poziomu, tak z góry spojrzymy na to, co się dzieje, to efekty są takie dokładnie, jak ruch narodowy chce. To znaczy, że społeczeństwo jest po prostu zastraszone. Dlatego to, że skrajna prawica, faszyzująca prawica zmienia język, wcale nie sprawia, że ona w swojej warstwie ideologicznej jest mniej niebezpieczna. Który w efekcie ma doprowadzić do tego, żeby takich ruchów wolnościowych, prawnoczłowieczych było coraz mniej w Polsce, żeby ludziom się odechciało. Natomiast wydaje mi się, że niezależnie w którym kierunku by to poszło, wymaga to zdecydowanej reakcji tak mediów, jak i organizacji pozarządowych, jak i autorytetów. Tak? Znaczy, nie możemy ignorować tego ruchu, nie możemy ignorować niebezpieczeństwa, które jest z nim związane. Now for my heartburn, I take Latrapsilin. And for my homosexual tendencies, I reach for Gayaway, the dust that makes fairies fly away. Musi być też miejsce na to, nie wiem, gdzieś w szkole i tak dalej, żeby pokazywać, że ta Polska to nie jest Polska cała, tylko biała i wielka Polska katolicka. Znaczy, że ludzie też wybierają inne drogi, ludzie inaczej żyją i jest na to miejsce. Te ruchy skrajne, nacjonalistyczne poczuły, że muszą być widoczne w przestrzeni publicznej. Ale to jest strategia, która ma prowadzić do tego, by być po prostu widocznym w mediach. Dlatego tak często też jako organizacja antyrasistowska podkreślamy, że ważne jest działanie w myśl zasady no platform. Czyli nie występowanie z przedstawicielami ugrupowań skrajnych, rasistowskich, faszyzujących na jednej płaszczyźnie w programach medialnych i debatując z nimi. Bo tylko poprzez ignorowanie, niedopuszczanie do debaty publicznej tych ugrupowań skrajnych, które nie mieszczą się w demokratycznej debacie publicznej, tylko w ten sposób możemy z nimi skutecznie walczyć. Rola wymiaru sprawiedliwości jest tutaj kluczowa. Natomiast na podstawie istniejącego prawa tak naprawdę prokuratura, sądy mogą działać skutecznie, by walczyć z przejawami rasizmu czy
obecnością mowy nienawiści w debacie publicznej, tylko bardzo często nie korzystają z zapisów, które istnieją w Konstytucji czy w kodeksie karnym. Myślę sobie, że mówienie o tym, że to, co robisz, ma znaczenie, że też ponosisz odpowiedzialność, że jak jesteś dziennikarzem, jak jesteś nauczycielem, jak jesteś po prostu obywatelem, to ponosisz też odpowiedzialność za to, co się wokół ciebie dzieje.